Cześć, witam Was, Majk z tej strony. Jak na wstępie podobał się materiał, to zostawcie łapkę w górę i dajcie komentarz, to na pewno napędzi kanał. Dzisiaj druga część wywiadu, bardziej takiej pogadanki z Wojtkiem, a la Vision u nas na podziemnetypy.com. Jak chcecie, to możecie sprawdzić jego profil. U nas rozmawialiśmy sobie, może tutaj przejdę płynnie do tego, do rozpisu. Okej, już go widzicie. Rozmawialiśmy sobie w pierwszej części o kryteriach oceny typera, o weryfikacji, o metodach zarobków, które są wciąż, znaczy chyba od zawsze dostępne na rynku i nie ma tutaj jakichś innych cudów. Zrobiliśmy materiał na chyba ponad godzinę, więc był dość długi, a nie wyczerpaliśmy dyskusji, więc teraz chcielibyśmy przejść do oceny portali serwisów, pewne opinie i porady i dodatkowo kilka innych kwestii. Mam nadzieję, że zamkniemy się w trochę krótszym czasie. No i to będzie jakby koniec tego materiału, a później będziemy mieli jakby taką niespodziankę, gdzie wy będziecie decydować o tym, czy kontynuujemy serię dalej, tylko będziemy robić to na żywym organizmie, czyli weryfikować jakieś serwisy, strony, typerów i tak dalej, ale będzie do tego też oddzielny materiał. Dobra, cześć Wojtek, słychać mnie? Dobrze? Słychać, a mnie? Okej, ciebie też słychać, więc ja już w zasadzie zacząłem, więc możemy przejść już tam płynnie do tego, co byś chciał powiedzieć. Skończyliśmy na kryteriach, więc teraz widzę, że portale, serwisy. Tak, skończyliśmy na tych kryteriach. Teraz kolejna rzecz, taka bardziej chyba praktyczna, powiedzmy, może to nagranie będzie ciekawsze. Będę starał się skracać, bo długie wychodzą. Więc kolejne na liście są portale czy tam serwisy. To się, tak jak już wspominałem w tej historii, w poprzednim nagraniu, portale się wzięły z tej potrzeby jakby weryfikacji wiarygodności tam typerów. Żeby nie było takiej sytuacji jak kiedyś, że sobie stronki tworzyli i po prostu zmieniali historię dowolnie, czy tak jak teraz jest na Telegramie, czasami na różnych kanałach, że sobie tam kolorują te statystyki, albo w ogóle ich nie mają. Portale się pojawiły, nie wiem, jak w mojej świadomości, mogły się pojawić wcześniej, ale w mojej świadomości to raczej gdzieś tak, nie wiem, 2014. Mogły już funkcjonować wcześniej. No i one właśnie jakby rozwiązywały ten problem. Na początku były bardzo popularne. Teraz obecnie widzę, że chyba troszkę tracą na popularności. Niektóre nawet poupadały. Na niektórych jest o wiele mniejszy ruch. Typerzy przechodzą na Telegrama albo, nie wiem, albo mają swoje już jakieś prywatne kanały komunikacji z klientami, ale z klientami, których właśnie zdobyli przez lata, publikując typy na tych portalach. No nie wiem, no ja jestem może trochę starszej daty i po prostu to jest jakby moja droga i do tych portali jestem przyzwyczajony. No i one są jakby też konieczne do tego, żeby spełnić to pierwsze kryterium, czyli tej niezależnej weryfikacji. Bo jeżeli weźmiemy takiego bloga beta, to no to wiecie, jak to działa. Trzeba tam się publikuje typy i to albo sam rozliczasz, jeżeli masz darmowe konto, a jeżeli jesteś płatnym typerem, no to robi to za ciebie już system i nie możesz sobie tam tego archiwum swojej statystyk nie możesz sobie sam poprawiać, tak? Podobnie to działa na tych pozostałych portalach. Mówię, to jest moja droga, ja się do tego przyzwyczaiłem i jeżeli jakiś typer w ogóle nie pokazuje historii typów, nie pokazuje statystyk, to ja go po prostu pomijam, bo póki co jeszcze istnieje tych portali co najmniej kilka i po co ja mam się kopać tam, zastanawiać, czy ten typer jest wiarygodny, czy niewiarygodny, skoro mogę skorzystać z typerów, którzy są na portalach tych wiarygodnych
takich starych, uznanych portalach i oni praktycznie na 100% są wiarygodni. Więc dla mnie to jest po prostu jeden problem mniej. Pokażę może portale, z których ja obecnie korzystam. Jest przełączone teraz do mnie? Tak, jesteśmy na twoim blogabecie. Tak, blogabet jest chyba największym tego typu portalem. Tutaj akurat widzicie moje konto z typami głównie z tenisa stołowego. Nie będę chyba teraz, nie będę wchodził w jakby funkcje poszczególnych portali, tylko po prostu je wymienię. Drugi ciekawy portal, który troszkę już słabnie, to jest Betrash. Sporo osób. Tutaj mamy... Słucham? Sporo osób. Tak, sporo osób, tylko że no to też zależy jak patrzeć, bo ja tutaj w tym momencie mam na myśli tą strefę jakby tą darmową, czyli powiedzmy ten Betrash Home tutaj i tu zobaczymy, możecie zobaczyć ile jest typerów. Tutaj są jakieś możliwości ich filtrowania, segregowania. Tu jest niby prawie 800 typerów. Ilu z nich jest na plus, to nie wiem. To jest wiarygodna strona. Można się wklikać. O, tutaj mamy słynnego pana Komzo, który już tutaj na tej strefie darmowej od lat już chyba nie typuje. Przynajmniej ja nie wiem. Tak, ostatnie jego typy są tutaj z 14 roku. No nie wiem, mógłby Betrash czyścić tą listę ogólną typerów. Ale jest możliwość tutaj filtru, widzę ostatnie 90 dni, to widać, którzy są albo aktywni teraz. Kiedyś tutaj na Betrash z niego mocno korzystałem, tutaj kiedyś była taka strefa premium, której już obecnie nie ma. Nawet nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu tu był przycisk i tam bodajże za kilkadziesiąt euro miesięcznie był dostęp do strefy premium, w której było do 10 typerów wybranych właśnie tutaj z tych, nawet tutaj z tej listy obecnych kojarzy, którzy byli w premium. I tam po prostu oni publikowali jakby typy inne niż tutaj na stronie ogólnej albo wcześniej, jakoś już dokładnie tego nie pamiętam, czy się powtarzały te typy w strefie ogólnej i w tej strefie premium, chyba nie. No i tutaj jeszcze jest zakładka zweryfikowanymi serwisami, czyli chyba zamysł był taki, że tutaj można było wykupić taką usługę od Betrasha, że można było podawać typy i ten portal Betrash Premium je właśnie niezależnie weryfikował. I byłeś na liście tutaj powiedzmy tych zweryfikowanych serwisów, tak? I ci ludzie na tych zweryfikowane serwisy niekoniecznie byli też typerami tutaj należącymi do tej społeczności tutaj od tych typerów otwartych czy darmowych, to mogły być inne osoby. No i tutaj widzicie teraz, jak ta stronka troszkę podupadła, bo ja pamiętam czasy jeszcze chyba niedawno, 2 lata temu, to tutaj na tej liście aktywnych serwisów tu było chyba ze 30 pozycji, a teraz tu są już... Teraz zostały niedobitki. W sumie nie wiem dokładnie, co to znaczy. Czy oni. Część pewnie się wykruszyła, bo tak zawsze było, że była taka rotacja, ale część może się przeniosła właśnie na jakieś prywatne kanały. Okej, ale jest to dosyć zaufany. Znaczy, jest to zaufany portal. Trzeci w kolejności pokażę taki portal Pykio z typerami. To jest. Mało popularny portal. Tutaj komuś pokazuję, to ten ktoś jest zaskoczony, że wcześniej o nim nie słyszał. To jest portal jakiś hiszpański chyba. I on z nim jest taka ciekawostka związana, że on jest całkowicie oparty na typach, na kursach pochodzących z Pinakla, czyli z tego dużego, powiedzmy, azjatyckiego bookmachera, gdzie jest taka ogólna. No tak, tak, on jest chyba nawet amerykański, ale nie wiem, dlaczego go się kwalifikuje właśnie do tych azjatyckich, go wlicza. Bo tak funkcjonuje jak azjatyckie.
Po prostu, że jest oferta tylko taka, którą bookmacher się zna. Limit nie jest trudno, limit, takie cechy wspólne. Myślę, że dlatego, bo to jest jeden właśnie z tych, gdzie on jest amerykański, ale mówi się na to Azja, nie? To tak. Pewnie to wiedziałeś, nie? Ale to tak czasem, żeby ludzie też mieli świadomość. Znaczy, ja kojarzyłem, że tam jest, no może to byli Amerykanie, ale gdzieś tam ta własność jest gdzieś przeniesiona na jakieś takie wyspy, nie? Gdzie jest optymalizacja podatkowa możliwa. No, A, ale to mniejsza o też. to. Ale oni, co, ale oni jeszcze kilka lat temu na przykład mieli takie niszowe dyscypliny jak tenis stołowy. Więc to fakt, że tam były oczywiście niższe limity, ale też wiesz, jest piłka ręczna, czy siatkówka, czy jakieś sporty zimowe kiedyś pamiętam. Formuła 1 i tak dalej, więc to nie jest tak do końca, że mają tylko ograniczoną ofertę, ale no mówię, ja już tu jestem jakby w tej branży ten kilkanaście lat i to się wszystko zmienia, nie? I tam też słyszę na przykład, słyszałem, że właśnie, że ja do końca tego nie widzę na przykład na tenisie ziemnym, ale że tam na tych właśnie bardziej egzotycznych ligach piłkarskich, jakaś tam, nie wiem, druga argentyńska albo coś, że sukcesywnie widać z roku na rok, że oni też ograniczają, zmniejszają limity, nie? No ale właśnie to może wynikać z tego, co ty mówisz, że owszem, mają jeszcze w ofercie, żeby powiedzmy więcej ludzi zachęcić, no ale tam te kursy, jest niski limit i kursy są bardziej wrażliwe, a główną kasę robią na tenisie, na tej popularnej komercyjnej piłce, czy tam na tych sportach amerykańskich, gdzie limity są po kilka tysięcy euro, prawda? Więc ta prawda gdzieś tam po środku leży, nie? Że koncentrują się faktycznie na tym, co powiedziałeś, na tych dużych ligach komercyjnych, ale te drobne, te drobniejsze ligi też jeszcze mają, tylko tam gra może być, nie wiem, tak samo trudna, znaczy tak samo trudna, może być na podobnym poziomie w sensie limitów, jak nie wiem, jak w Bet365 na przykład. Także, no właśnie, chciałem tego pykę pokazać jako taką ciekawostkę, bo zwróćcie uwagę. Tutaj czołówka tych typerów pro, jakie one wykręca yieldy. I to jest dla mnie taki miernik, jakby co jest możliwe. Tutaj jest liczba typów, ona jest, jeżeli ktoś już tu staje się typerem pro, bo oni mają taki, na tej stronie mają taki ciekawy algorytm zaliczania i klasyfikacji typerów. Jest taki podział na tych pro. Tutaj są jakiś jest Grandmaster, Master i tak dalej, to są takie klasyfikacje. Tutaj jest właśnie w tej, o, tu właśnie jest ich rating. Ten rating ma tam taki specyficzny wzór biorący kilka podstawowych kryteriów, tam Yield, ale też na przykład tą zmienność tutaj. Więc to jest, no mówię, to jest bardzo ciekawy, taki troszkę unikatowy portal, i na którym też są porządni typerzy, bo tutaj na przykład ten Motalic, kiedyś on był właśnie na Betrushu pod chyba nickiem Drag Blau i był chyba numerem jeden właśnie w tej strefie premium. Czy na przykład tutaj ten Nishikori, o Nishikorim tu widziałem artykuły na tej strefie wiedzy tam na Pinaklu, więc to są powiedzmy, no to jest światowa klasa typerów. I oni, no i jeszcze mierzących się z najtrudniejszymi kursami spinka. I więc możecie sobie zobaczyć mniej więcej, jaki jest, gdzie jest sufit, tak? Że tutaj naprawdę jest średnia, chyba to kiedyś liczyłem, na przykład dla piłki tych typerów pro to jest 5,5%. I to już by był dobry wynik na kursach spinka, tak? Pewnie cena też Ktoś jest to może otwarta powiedzieć? też za takiego. Słucham? No bo wszedłem ci w słowo, że pewnie cena też adekwatna jest tutaj na tym portalu do. To jest właśnie wada tego portalu. Ja bym na przykład nie chciał być tutaj ani klientem, ani typerem, bo oni ten portal bierze 50% sobie od tych typów i między innymi z tego powodu chyba te ceny są takie troszkę, nie wiem, za motalicę, ile tu jest. 270. Za 50 typów. 270 euro za 50 typów, tak? Wychodzi tam 5 euro za sztukę. No ale jeżeli to są kursy spinka, to no to ktoś tam, jak ktoś gra za setki euro, no to może mu się to kalkuluje. Aczkolwiek no, trzeba pamiętać, że tutaj też będzie, jeżeli więcej osób wykupi, to też będzie ruch w pinku i tutaj ten specjalista na pewno jest sprofilowany już w pinku. Jeżeli on zagra wcześniej, a potem poda portal, no to on już zbije kurs i potem jego tam najszybsi
wyznawcy, że tak powiem, będą robić dalej robotę. Więc to, no, to nie jest prosta sprawa, tak? Ale jeżeli ktoś na przykład powie, że co to jest, oni tu mają 5% czy 7%, znam typerów na Telegramie albo nie wiem, mam typerów, którzy mają po 25%, no to tutaj na przykład, bo miałem ostatnio taką dyskusję i ktoś podawał typera z innego portalu, to jest taki, to jest kolejny portal hiszpański, który się nazywa Inbetsment, czyli takie połączenie bet z investment. No i tu faktycznie jest, jakby sobie zobaczymy na listę wszystkich typerów. Szkoda, że ta ostrość się trochę teraz parkuje. Raz jest dobrze, ale często jest niedobrze. Ale no to, to każdy może sobie zatrzymać chyba ten filmik i tam wyłapać ten moment, gdzie ostrze jest i wtedy sobie spisać te adresy, tak? To wszystko jest widoczne. I tutaj na tym portalu no jest grupka faktycznie typerów, którzy mają tutaj fajne wyniki, ale właśnie miałem taką dyskusję o tym EFIK-u ostatnio z kimś i zwróćcie uwagę, że to jest w ogóle ciekawe, bo ja kiedyś kupowałem tutaj na tym ze 3 lata temu na tym Inbetsment jakiegoś typera od hokeja i były jakieś normalne ceny, a tutaj nie wiem, czy to ten koleś się tak dobrze ceni, czy u nich się coś pozmieniało, a właśnie, ale zwróćcie uwagę, że tu jest cena prawie 2000 euro. No to jest, dla mnie to jest troszkę podejrzane, no, ja bym się na pewno na to nie zdecydował, ale coś innego chcę pokazać, bo właśnie miałem taką dyskusję, że on tam, nie tylko on, bo tam, bo dyskusja się zaczęła od Telegrama, że na Telegramie są kolesie, którzy tam, nie wiem, na live'ie albo łapią jakieś dalsze ligi i tak dalej i mają po 20%, a ja mówię, że tam 7 jest dobre, tak? No i okej, zgadza się, to jest możliwe, tak? Ale zwróćcie uwagę na przykład tutaj na tego EFIK-a. On ma na B365 ma 21% yieldu, ale na przykład na Pinaklu jest bezradny, tak? Fakt, że może się na tym nie koncentruje, bo tutaj jest tylko 19 typów, ale to nie jest odosobniony przypadek i wierzcie mi, że rozmawiałem z, bo mam też trochę klientów, którzy są powiedzmy pro i oni właśnie głównie grają w B365 i oni też mi mówią, że po prostu, że oni nawet nie są w stanie, że na B365 sobie radzą, tam ciągle kasują te konta i muszą zakładać nowe, a nie są w stanie Pinakla ograć, nie? Więc wracając do tego Pykio, no to tu macie tych zawodników pro, którzy robią te 5-7%, tak? Czyli można powiedzieć, że te 5-7% na Pykio jest trudniejsze do zrobienia niż powiedzmy 20% na B365, tak? Na tej samej zasadzie pewnie ten słynny, jak on się nazywał, Komzo, też funkcjonował, tak? Przypuszczam, że to są, o, ten tutaj, że to ono tu świetny yield i jest legendą, że tak powiem, ale jakby się wklikać w niego, to przypuszczam, że tak, B365. No tylko B365, też tak. On miał kiedyś profil też tu na Betraszu z Spinejka. Był też na plusie, ale dość o wiele mniejszym. Właśnie. Bo miał serwis, ale widać tutaj już teraz nie ma tego Komzo Pinake, bo tak się to nazywało, a no, ja z Komzo miałem w styczności dość długo przed ustawą jeszcze, tą, która pozmieniała wszystko. I tam, żeby złapać w ogóle jego typ, no to jak czasem u nas ludzie mówią, że na ako minuta to jest dużo, a tam sekundy wchodziły w grę. Później nawet boty nie pomagały, żeby to łapać i teraz to nie wiem, czy to nie są już statystyki po prostu wiszące, które no, nie są do odzwierciedlenia. Dużo się zmieniło od tego czasu, już tego aż tak nie śledzę, bo tutaj tylko mowa o grze na zagranicznych kontach. Jak ktoś sobie mieszka w Anglii, ma B365, ok, może sobie pograć, ale może się wyrazić, bo po jednym typie już dostanie limit. No właśnie, i to są takie, nie ma. To są takie właśnie niuanse. Nie można się kierować tylko z jakby samym yieldem, tylko trzeba też jakby wiedzieć, gdzie ten yield został jakby ugrany, tak? Bo to naprawdę jest różnica, czy grasz na, nie wiem, na dużych komercyjnych rynkach, czy grasz właśnie w Pinaklu, a czy grasz na jakimś sporcie niszowym, jak choćby ja, tak? Na pewno jest mi łatwiej, ja mam też lepsze wyniki na tenisie stołowym niż na tenisie ziemnym. I to nie jest przypadek. Czy grasz właśnie może w jakiś tam
trzeciorzędnych gdzieś tam bukmacherach, nawet zagranicznych, jakichś rosyjskich na przykład, i łapiesz typy na przykład na live, tak? Bo na pre, a na live to też jest różnica, tak? Więc to trzeba mieć. No jest dużo takich właśnie niuansów, tak? Przy ocenie typera, to może potem dojdziemy. Tutaj mamy kolejny portal, na przykład BetVerified, i to on chyba działa na takiej zasadzie, że to jest typowa taka usługa, podobna jak na Betraszu, tam, że można tutaj u nich wykupić, czy nawet tutaj jest darmowa weryfikacja, tak? Że po prostu wysyłasz do tego portalu swoje typy i oni po prostu je weryfikują. Tutaj też jest kilka takich znanych typerów, znanych nazwisk z aktywnością. Tu jest różny, no ale widzicie, że tutaj do wyboru troszkę tych typerów jest. Yieldy też są. Yieldy są dosyć realne, chociaż tutaj widzę ten na górze. No tak, ale to są bardzo małe ilości. Więc no, to już tak jak wczoraj rozmawialiśmy w poprzednim filmie o tej istotności statystycznej, to trzeba wszystko brać pod uwagę. Jak ktoś ma 50 typów, to w ogóle się nie powinno go brać pod uwagę. Następny portal, może powiem o portalu polskim, który chyba od 2017 roku funkcjonuje, to jest OmniBet. To jest chyba w Polsce najlepszy tego typu portal. Też polecam sobie zajrzeć, się rozejrzeć. Mają strefę ekspertów i strefę akademii. Kolejny z polskich to jest podziemnetypy.com, tak? Młody portal. Będą zrobione. Tak, no ale jest, tak? Chyba w Polsce znasz jakieś inne oprócz OmniBetu i podziemnych? No nie, no OmniBet ja też znam, jest od wielu bardzo długiego czasu. Też tak jak obserwator, to też kojarzę Tenisa. Coś fajne kursy grał na ITF. Komando też, i oni widzą, że są tutaj długi czas, ale tutaj, tak jak mówię, weryfikacja chyba jest dość ścisła, bo jest ich mało, nie wiem jak to teraz wygląda. Ceny są tu dość spore, bo 800 zł za 30 dni, no to patrząc u Ciebie na podziemnych, jak to wygląda, chyba że 69 zł za miesiąc, więc jakie to jest. Są różne, są jakby i przystępniejsze, zobacz, masz 140, jest różnica, tak? Tylko właściwie Komandos ma taką wysoką cenę. Tu Obserwator i Komandos to są znane marki. Mi się wydaje w ogóle, że ten portal powstał chyba na bazie kiedyś tego starego forum bukmacherskiego i tam po prostu w pewnym momencie kilku typerów odeszło z tego forum i założyło to OmniBet. Taka jest moja teoria, nie wiem, czy to jest prawda. Do końca jakoś tak kojarzę po prostu. Mogło tam być, bo właśnie na forum były informacje, że właściciel miał trochę sprzeczne interesy z typerami, więc a jaka była prawda, to tylko oni wiedzą. No właśnie też pisały osoby do nas z OmniBeta na podziemne, tylko że no chodziły podziemne długi czas dobrze, teraz się popsuły i mam nadzieję, że to uda się poukładać, że będzie chodziło to ciągiem fajnie i wtedy myślę, że sporo będzie ciekawych osób tam przybywało. Ekspertów pisał do was na podziemne? Nie wiem, czy z akademii może bardziej, bo to też nie kojarzy, tak? Że ktoś tam chciał spróbować też tu. Tylko że rozumiem, że bo teraz u ciebie ta ostrość się super zrobiła, widać. Nie wiem, od czego to zależy, że raz jest dobrze, raz nie, ale teraz nie skaczę w ogóle na gorszą. Może no dobrze. Dobrze, czyli tu mamy, wymieniłem chyba co najmniej z 5 tych portali, może nawet więcej, ale trzeba być czujnym, że tak powiem, bo pokażę też dwa ciekawe przypadki, które jak portale się pojawiły tam, nie wiem, w mojej świadomości 13-14 rok, one, no to już 10 lat powiedzmy, nie wiem kiedy bloga Bet dokładnie powstał, na przykład tutaj można sobie na OmniBecie zobaczyć, bo Komandos był od samego początku, czyli, oj, coś mi się długo ładuje. To też coś jest z netem chyba. O, 2000, zobaczcie, 2000, od sierpnia 2013, więc ten portal też jest już 10 lat na rynku, to jest rzadkość, że tak powiem, już w tym czasie zdarzało mi się obserwować jakby powstanie i upadek różnych takich tego typu portali zagranicznych.
a oni ciągle trwają. No, ale jak mniej więcej w tym czasie właśnie, no właśnie Omnibet może być dobrym odniesieniem. Tak mi się wydaje właśnie, że w tych granicach 2013-2014 zaczęła się robić moda na te portale. One wyczuły po prostu taką potrzebę na rynku, że było już dużo tego skamu, dużo było jakichś stronek, typerów i pewnie sami ci typerzy, ci, którzy byli uczciwi, się po prostu jakoś zorientowali, że, no, że my jesteśmy OK i będziemy weryfikować swoje typy i pokażemy je na portalu, a ci skamerzy wszyscy, którzy kolorują sobie archiwa i statystyki, po prostu nie giną, tak? No, ale w tym samym czasie też pojawili się kreatywni oszuści. Tu macie polski przykład, na przykład strony BankTips, która udaje cały portal weryfikujący. No, oszustów nigdy nie zabrakło. Ewidentnie coś się dzieje z netem. O Jezu. No zobacz, nie mogę się przeklikać. Dobra, to przy okazji pokażę następny, moim zdaniem, o, BankTips skoczył, tak. Zwróćcie uwagę tutaj na BankTips. Stronka już trochę leciwa, jakaś starsza technologia. Nie wiem, czy ona jeszcze, no facet utrzymuje jeszcze domenę, ale nie wiem, czy tu jest jakikolwiek ruch. I tutaj moim zdaniem, tu jest po prostu, trzeba być ostrożnym, tu jest po prostu zbyt zielono. Ci typerzy mają za dobre wyniki, jakieś, nie wiem, dziwne nazwy, nie ma tu żadnego typera, który byłby znany w środowisku i to prawdopodobnie działa w ten sposób, że ten, kto założył ten portal, po prostu stworzył sobie takie postacie tutaj, ich jest, zobaczcie, cała masa. Druga rzecz, która jest podejrzana, to jest wysoka cena jednostkowa. Różnej maści oszuści mają to do siebie, że jak już kogoś chcą oszukać, to często jest tak, że mogą oszukać tylko raz. A jak mają oszukać kogoś tylko raz, to najlepiej od razu za dobrą kasę. Więc tutaj są typy, powiedzmy, za na przykład za 1000 zł miesięcznie. No, odbiorcy są. Tak, znaczy może są, może nie ma. Ja jeszcze w ogóle się o tym dowiedziałem, o tym portalu, bo gdzieś tam zostałem chyba gdzieś zaczepiony, czy w komentarzach właśnie na innym portalu jakiś koleś oferował zrzutkę i miał taki pakiet, to już było, no nie wiem, który, to było z prawie 10 lat temu, oferował zrzutkę i tam miał po prostu w pakiecie iluś tam znanych typerów, takich właśnie jak tam Komzo i tak dalej, a oprócz tego miał kilku takich właśnie mniej znanych, pochodzących z tego portalu. I tak potem doszedłem do wniosku, że ten koleś od zrzutek też był jakoś powiązany z tym BankTipsem. Po prostu w tych zrzutkach promował tych tutaj fikcyjnych typerów i dodatkowo robił taki myk, że tam na zrzutkach było, powiedzmy, 10 razy taniej, tak? Czy 20 razy taniej. I on mówi, wtedy mógł sobie twierdzić, że on sprzedaje typera wartego 1000 zł, tak, za tam, nie wiem, za 50 zł, tak? I w ten sposób jakby opychał te typy. No to jest bardzo ciekawa, no, bardzo ciekawy tutaj jest motyw takiego kreatywnego, moim zdaniem, oszustwa, bo to działa w ten sposób, że gdy się trafiał klient na tym typerze jakimś tam wykupionym, to w tym momencie, w tym miesiącu te typy się zgadzały w archiwum, ale najczęściej miesiąc był wtedy na minus albo tam na zero, tak? I w momencie, kiedy się klient tracił jakby zainteresowanie, się wkurzył po prostu i odchodził, to potem dalej było malowanie statystyk, tak? I ostatecznie dlatego tutaj ci typerzy mają właśnie takie 20% yieldy i właściwie są tylko tacy, tak? To ma po prostu, ma służyć, żeby zachęcić, tak? No, ale w momencie, jak go wykupiłeś, to typy się zgadzały, tak? Więc on mógł sobie powiedzieć, no zobacz, poprzednie miesiące były takie świetne, a ty akurat miałeś pecha, no ale kontynuuj, kup następny miesiąc, tak? Lapeno, kiedyś był taki typer od tenisa. Te nazwy są, myślę, że pokopiowane od takiego topu.
Myślisz? Ja ich nie kojarzę w ogóle. Na pewno kojarzę. Był. Szali kojarzę, ale to jest zupełnie czego innego, tak? No dobra. I drugi tego typu, moim zdaniem, portal lewy, który trzeba uważać, to jest... Ktoś mi ostatnio podesłał, że właśnie też w zrzutce chodzą typy od typera z tego portalu, więc kurczę, te zrzutki to może być jakiś stały motyw, nie? I tu też po prostu bym... Tu też jest za zielono, po prostu wszyscy są na dużym, dużym plusie. Te typy po prostu, jak się porówna to do Betrasza albo do Omnibetu czy do Pykio, to po prostu tu jest za dobrze. Jak się wchodzi w kolejnych... Nazwy też są takie... Widzę, no spójrzcie na te nazwy. Jakby ktoś był ten Strong Pick, to jest też nazwa wzorowana na jakimś, na znanym typerze, tak? Ale te inne nazwy są takie... Widać, że one są tak jakby sztampowo produkowane. I gdy się wejdzie w jakiegoś poszczególnego typera, to w jego opisie praktycznie... O, tu akurat się coś trafiło. Ale przeglądałem tą stronę i w większości nie ma w opisie nic. I tylko są jakieś dziwne maile. Jak się napisze do tego typera, to właśnie, bo ten znajomy, który mi podesłał to do weryfikacji, czy to do oceny, to mówi, że automatycznie ktoś tam odpowiada w przeciągu pół godziny i namawia cię na zakup, tak? Ale gdzieś tam też na jakiejś stronie, bo szukałem tego portalu MyBet Invest i też w jakichś takich stronkach weryfikujących różne usługi w internecie też spotykały negatywne opinie, że to jest wałek, tak? że to są sztucznie robione archiwa. No, także macie portale, ale trzeba być cały czas, nawet przy portalach trzeba być ostrożnym. Po prostu ktoś wyczuł swoją okazję i w tych latach 13-14 portale bloga Bet czy Betrash zrobiły się popularne, ale oszuści nie śpią i po prostu chcieli wykorzystać tą modę i nawet potrafili stworzyć totalnie lewy portal weryfikujący typy, tak? Dobrze. Okej, teraz możemy przejść do przykładów, tak? Zaraz przejdę do przykładów. Jeszcze inne możliwości tutaj mam u siebie na konspekcie. No są jeszcze strony prywatne. Nie będę już teraz przykładów tam, nie będę reklamy robił, ale zdarzałem się typerzy jeszcze tak właśnie ze starej daty, pochodzących z tych lat właśnie tam 2012 i tak dalej, którzy, bo wśród tych typerów, którzy mieli swoje stronki prywatne, no zdarzali się też uczciwi, tak? I oni tam tych swoich stron prywatnych nie zarzucili. Więc to jest możliwe znaleźć kogoś, kto ma stronę prywatną albo kanał na Telegramie i tak dalej, kto jest uczciwy, tylko że to jest wszystko kwestia prawdopodobieństwa, tak? Masz dużą szansę, że trafisz na oszusta, tak? A na tym portalu, na portalu masz o wiele wyższą szansę, że trafisz na kogoś legitnego i po prostu sprawdzonego. To jest tak, wiecie, jak w życiu, nie? Że po prostu nie ma, nigdzie nie ma pewności, tylko po prostu możesz zwiększać jakby prawdopodobieństwo swojego sukcesu. Więc właśnie dlatego, tak jak o tych kryteriach rozmawialiśmy na ostatnim filmie, każde z tych kryteriów zwiększa prawdopodobieństwo, że trafisz na dobrego typera, ale nie daje ci nigdy do końca pewności, tak? Jeżeli po prostu będziesz szukał typera, który jest po pierwsze zweryfikowany, po drugie jest specjalistą w swojej dziedzinie, nie daje za dużo tych typów, jego typy są istotne statystycznie i tak dalej, no to po prostu zwiększasz tą swoją szansę. Gdybyśmy wzięli po prostu, nie wiem, 100 typerów zupełnie losowych, wybranych z sieci, a byśmy wzięli 100 takich, którzy spełniają te moje kryteria, o których było w poprzednim filmie, no to po prostu tak to wygląda, że ci po prostu wybrani według moich kryteriów, byłaby większa szansa, że oni w przyszłości no dobrze performują, tak? A ci zupełnie wybrani losowo, przypuszczam, że no losowo 90% z nich to byliby oszuści. I tak to po prostu na tym to polega.
Okej, okay. Kolejne dwa punkty, tu mam takie, zanim przejdę do tych studium przypadku, to jest takie pytanie, czy płatne, czy wybierać płatne, czy darmowe typy. I teraz tutaj odpowiedź jest krótko, powiem taka, że jeżeli jesteś początkującym typerem, jeżeli jesteś początkującym graczem, to na twoim miejscu chyba bym unikał jeszcze płatnych kanałów, znaczy płatnych serwisów, tak? Możesz na tych portalach, co wymieniłem tutaj, na przykład na Betraszu, czy na Blogabecie, czy na Pykio nawet, tam wszędzie można poszukać płatnych typerów. I na tych płatnych za jakieś niskie stawki po prostu troszkę się pouczyć, troszkę potestować, tak, żeby troszkę siebie też poznać, co lubisz, jak się zachowujesz przy tych seriach top, czy na przykład coś takiego ci odpowiada, że jesteś w stanie zareagować szybko na powiadomienia od typera, bo każdy typer troszkę maluje, troszkę obraz ciekawszy niż jest w rzeczywistości i potem jak się przychodzi do praktyki, to wychodzą różne kruczki, no i lepiej po prostu się o tym dowiedzieć, nie płacąc za typy. Taka jest moja odpowiedź. Typerzy płatni są lepsi już dla średnio zaawansowanych albo dla zaawansowanych graczy, którzy już trochę przeżyli, już pewne błędy popełnili i to znowu jest takie zwiększanie jakby swojej szansy, tak? Że no nie ma pewności, ale możesz zwiększać swoje prawdopodobieństwo sukcesu. I dla początkującego typera jest jeszcze początkujący gracze, nie typerzy, sorry, początkujący gracze, czyli ci, co tam starają się zarobić na zakładach, i tak popełnią mnóstwo różnych rodzajów błędów i po prostu najlepiej, żeby popełniali te błędy przy minimalnym koszcie, więc płatne typy są niekoniecznie dla początkujących. Druga kwestia to jest granie publiczne, a granie prywatne. To też jest taki troszkę mój indywidualny wymysł. Ale czasami mam właśnie różne dyskusje, różne spory i też właśnie sobie na podstawie tych dyskusji sobie właśnie takie argumenty jakby wypracowałem. Po prostu nie wszystko, co grasz prywatnie, nadaje się do sprzedaży w ogóle. Więc to też trzeba mieć jakby na względzie. Często jest tak, że są typerzy, którzy grają bardzo unikatowe rzeczy, albo grają na live, że jest bardzo mało czasu, albo są bardzo silne spadki na jakichś takich niszowych ligach. I po prostu to, co widzisz w ich statystykach nawet, które mogą być zweryfikowane, mogą być legitne, to co ty widzisz, to może bardziej odpowiadać grze jakby prywatnej, tak? Co innego, jak grasz jakieś ligi, czy jakiś sport niszowy, albo jakieś, nie wiem, late goale, czy coś, i grasz to prywatnie i masz dobre wyniki, masz je tam powyżej 20% i tak dalej, ale to się nie przełoży na granie publiczne. Nie wiem, czy teraz będę zrozumiały, o co tu chodzi, ale to każdy kupujący typy, każdy weryfikujący typerów powinien sobie zadać na to pytanie, zwrócić uwagę, na jakiej ligi on gra, czy on gra live i tak dalej, bo właśnie może nie być przełożenia między tym graniem prywatnym i tymi statystykami, które on pokazuje, a tym, co się uda ugrać jakby szerszej publiczności, tak? Jeżeli on będzie miał 20, 30, 40 klientów, to już niekoniecznie wszyscy z nich złapią te kursy i będą mieli wynik taki, jak jest pokazywany w statystykach.